tutaj zrobić. Śląsem jest, choć teraz! Który ucieka na czystą pozycję, Bolszewski sam. Teraz dopiero dwójko. Marna! I gol! Nie pozostawia żadnych wątpliwości w tym momencie. Paniała piłka! I będzie! Będzie przyłożenie dla Majna! Witamy w 6 odcinku z innych aren, programie, w którym nie rozmawiamy o piłce nożnej, a o innych dyscyplinach sportowych. Oczywiście program nadajemy prosto z Mosiru w Szczarnie Zdroju, gdzie właśnie trwają rozgrywki, Kuba, prawda? Tak, dziecięce rozgrywki koszykarskie, może trochę je słychać za ścianą, tam całkiem głośno. A tu puste krzesło, wiesz, Wigilia dopiero w grudniu. Tak. A jeszcze... Zwykle zostawia się takie jedno krzesło dla wędrowca. Bartek może do nas dowędruje. Może Bartek dowędruje, wtedy się dosiądzie, a jak nie, no to trudno. Oczywiście Bartek miał dzisiaj dużo zajęć i w związku z tym nie dotarł do nas, za co też oczywiście was, drodzy widzowie, przepraszam. Ale na pewno w następnym odcinku postara się już być. Kuba, no zacznijmy tradycyjnie chyba od naszych koszykarzy, którzy zrobili pogrom na własnej arenie. No wiesz co, no tak, no teraz nie mogę powiedzieć, że gra Górnika męczy, bo zdecydowanie to nie było męczące. Wysoka wygrana, sam mecz mógł się podobać, ale wiele takich zaskakujących czynników tutaj mimo wszystko gdzieś tam wyłapałem. Mecz, który Górnik Zamek Książ wygrał z GKS Tychy 88-55, wygrał pierwszą połowę 42-20, drugą 46-35. Miał taki moment, gdzie prowadził 38 punktami, po trzech kwartach prowadził 70-32. Zresztą powiem Ci, że no, to był naprawdę dobry mecz. Nie? Zaskakuje tak naprawdę tu w tym przypadku jedna rzecz, że mamy kilku zawodników, którzy zdobywali w seryjnie dużą liczbę punktów, tak jak Gureńczyk, Jakubczyk, Ham, Wilk, Durski, Niedźwiecki i Kowalenko. Mniej więcej tak to się rozkłada. I znów Kowalenko się powtarza. No tak, ale to wiesz, Gureńczyk, Jakubczyk, Ham, Wilk też się powtarzają, nie? Także generalnie chodzi o to, że 13, 13, 11, 9, 8, 7 punktów. Zobacz jak równo. Ilu zawodników rzuca te punkty w trakcie meczu? Nie ma tutaj takiego uzależnienia od jednego gracza. Może to właśnie jest cała taktyka trenera Adamczyka? No to na pewno jest jakiś sposób na pokonanie tych problemów, jakie Górnik miał zawsze, gdy ten super strzelec miał słabszy moment. No ale to zaskakuje, że tak jak na początku to nie do końca wiadomo było na co liczyć. Teraz już wiemy, że ten zespół tak będzie grać, jakby, przynajmniej takie odnoszę wrażenie jako laik koszykarski, jakby nie miał, słuchaj, gwiazdy. Może tym jest cała receptura. Pamiętasz, ja trochę analogii dam do piłki nożnej. Przepraszam, że ci tutaj tak to i kibiców, bo nie powinniśmy rozmawiać o piłce nożnej, ale kiedyś taką drużyną było FC Porto pod wodzą Mourinho. Że to nie był zespół Galacticos, to nie był zespół gwiazd, tylko to był zespół. I każdy miał swoje zadanie i każdy w tym zespole grał. I być może Górnik to właśnie jest na ten sezon taki zespół. Tak, zespół. Ciekawe jak zaśpiewają w następnym meczu. Miasto Szkła Krosno to są zawsze ciekawe spotkania. Teraz na pewno warto pochwalić za 59% rzutów z gry. To jest super wynik. A 54% też rzutów za 3 punkty. To też jest dobry wynik. Nieźle też to wyglądało w rzutach osobistych. No, już mówiłem, najwyższe prowadzenie w meczu 38 punktów. Najwyższa seria punktowa to 10 punktów rzuconych z rzędu. No, w zbiórkach to jest już też całkiem dobry, wręcz wybornie, można powiedzieć, 47-26, z czego 39 w obronie. No i tutaj Kowalenko, akurat twój ulubieniec, 10 zbiórek w tym meczu zanotował. Jedną asystę również. No ale też zobacz, gdy wydaje się, że na przykład Niedźwiecki, ta nasza wielka postać pod koszem, gra trochę słabiej, chociaż 8 punktów, 6 zbiórek, to nie wiem, czy to jest tak słabiej. To zawsze znajdzie się ktoś inny, kto mu pomoże, zastąpi i ta drużyna dzięki temu staje się lepsza. Ktoś kiedyś powiedział, że w tej chwili w tym zespole największą gwiazdą jest trener. No powiem, że długo nad tym się zastanawiałem, czy faktycznie można tak powiedzieć. Wydaje się, że tak, patrząc po tym, co osiągnął jako trener, jako zawodnik. Ale też zobacz, że próbuje przekładać tę swoją wiedzę na boisko i tak jak na początku to się nie udawało, tak teraz
chyba zaczyna wreszcie wychodzić tak, jak wyjść powinno, prawda? To było siódme zwycięstwo w końcu Górnika. Gwiazda kreuje kolejne gwiazdy. No tak, tak. Był kiedyś taki fajny film, fajna książka, Gwiezdny pył, Zaczarowany świat za murem w Anglii. Pewnie nie widziałeś, nie czytałeś. Widziałem filmową adaptację także. No to filmowa adaptacja jest całkiem niezła, chociaż książka zdecydowanie lepsza. Jak w większości takich przypadków polecam przeczytać. Ja myślę, że też strategia budowania marketingowa tego, że przyciągają kibiców na arenę, wypełniamy halę, akcja na portalach społecznościowych. Oczywiście przypominam, że jest nowy profil Górnika, tam jest niespełna 1000 parę osób w tej chwili, więc jeżeli nas oglądacie, to poszukajcie sobie nowego profilu na Facebooku Zamek Książ oficjalnie. Paweł, ile razy wchodzisz na ten profil w ciągu dnia? W ciągu dnia nie, ale w ciągu tygodnia na pewno kilka razy. A widzisz, no to już ciekawa rzecz. Co ciekawego tam ostatnio zauważyłeś? Znaczy mi się podobają te filmiki, że jak jest wynik pokazany, to no jest ruch filmikowy. Tak, czyli idą w tym temacie do przodu tutaj panowie odpowiedzialni za takie przekazywanie wiadomości. To nie jest zły pomysł. A czego nam brakuje tak naprawdę w tej chwili, żeby to miało ręce i nogi jeszcze? Ale mówisz o... Z punktu widzenia, wiesz, tego, no naszej pracy dziennikarskiej na przykład. No ja bym chciał statystyki zobaczyć na przykład. No, statystyki możesz zobaczyć, to jest ogólnodostępne na portalu internetowym w czasie meczu. Widzisz, ja zwróciłem uwagę na jedną kwestię, to jest bardzo widoczne. Kontakt z mediami, możliwość zadania pytań. Na ten moment opiera się to tylko na tym, że trzeba przyjść na mecz, zrobić sobie kilka zdjęć, film z meczu, z trybun, jakkolwiek chcesz, pójść na konferencję prasową, tam posłuchać odpowiedzi i tyle. Warto byłoby pomyśleć nad osobą, która by była skłonna do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, jeżeli takowe przyjdą mi do głowy na przykład w ciągu tygodnia, bo coś usłyszę, chcę to zweryfikować. I pokazać w programie. I pokazać w programie, napisać o tym artykuł, zrobić cokolwiek takiego wiarygodnego za potwierdzeniem, żeby to nie było tak, że później ktoś zarzuci, że prawda, no informacja wzięta z kosmosu i że mówimy głupoty. Na razie póki co jest tam kilka życzliwych osób, które jeżeli potrzebujemy jakąś informację, nam ją udzielą, ale myślę, że warto byłoby ten mechanizm usprawnić. Czekam jeszcze wciąż na nowe akredytacje, które też powinny być niedługo, to wiem, że na szybko zrobione, ale jako pamiątka zostanie, no po prostu szybko się też niszczą w takim wydaniu, jakim dostaliśmy. A, jeszcze jedna ważna rzecz, o której żeśmy Kuba nie powiedzieli. Na tym meczu zostało podpisane porozumienie pomiędzy klubem piłkarskim Górnik Wałbrzych a koszykarskim o udostępnieniu herbu, czyli ten zarówno koszykarze, jak i piłkarze obecnie mają ten sam herb. Czyli będą korzystać z jednego. Tak. Niewiele, ale jednak one się troszeczkę różniły. Tak, ci, którzy się tym interesują, to wiedzą, o czym mówię. Detale, ale teraz przynajmniej to jedno jest, co jest ważne. Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo ja uważam, że skoro klub nazywa się tak samo, mimo że okej, jest zarządzany przez zupełnie inne grupy ludzi, nawet z tego, co zauważyłem po rozmowach kibiców, też ten młyn kibicowski zupełnie wywodzi się jakby z innego środowiska w jednym miejscu, z innego środowiska w drugim. O, rzadko ze sobą współpracują tak naprawdę. Ale to powinno być jedno, to powinna być jedność, jedna nazwa, jeden herb, jedne barwy, wszyscy cały czas o tym głośno śpiewają podczas meczów, więc w tym przypadku akurat to jest dobry pomysł. Zrobiliśmy taki krótki wstęp do koszykówki, ostatnim razem do tej koszykówki na wózkach po tym, jak mieliśmy okazję porozmawiać na temat turnieju przygotowawczego. Ja wtedy się trochę obawiałem tej formy zawodników, mówiliście, że to tak trochę nadwyrost, że to niepotrzebnie. No ale zobacz ten wynik meczu z mistrzem Polski, drużyną, z którą w zeszłym sezonie Wałbrzyszanie rywalizowali jak równy z równym. Dzisiaj bardzo odstajemy od drużyny z Kielc. Porażka 27-68 to jeszcze nie jest najwyższa porażka, bo te pozostałe wyniki... Tak, 102-34. Widzą to Państwo teraz na ekranie. 102-34 wygrywa Konstancin z drużyną z Poznania, a zespół z Krakowa przegrywa z wicemistrzami Polski 144-105. Więc to są rzeczywiście duże wyniki, dysproporcje. No nasza drużyna też nie zagrała najlepszego meczu. Tutaj Górnik przegrywa 27-68. Ale co smuci, to w żadnej z kwart nie rzuciliśmy więcej jak 10 punktów, odpowiednio 6, 7, 6, 8. Każdą z tych kwart przegraliśmy bardzo wysoko, 6, 16, 7, 24, zresztą no, tutaj
ta druga połowa nieco lepsza, 6-15, 8-13. No i generalnie to pokazuje, że jednak ten skład teraz będzie trochę bardziej odmłodzony, trochę zmieniony. Musiał więcej sobie z siebie dawać, żeby osiągnąć taki sam wynik jak ostatnio. Tak jak wtedy był niedosyt, że trzecie miejsce, że można było więcej, walczyliśmy jak równy z równym, zarówno z Kielcami, jak i Koninem, tak teraz obawiam się, że tu Górnik będzie walczył przede wszystkim z zespołem z Konstancina o to miejsce trzecie. O, wiesz co, no, miejsce na podium też dobrym miejscem jest. Ja, tak mówię, no, mam kontakt chociażby z Pawłem. No, powiem tak, no, ostro trenują, dają z siebie wszystko, nie odpuszczają. Więc tak mówię, no, kwestia może też czasu. Tak jak w przypadku koszykarskiego Górnika, pierwszej drużyny, gdzie pamiętasz, była potknięcie, była przegrana i się zastanawialiśmy wówczas, jak będzie, to być może... A to sugeruje, że tutaj teraz będziemy mieli 7 zwycięstw z rzędu, tak? Nie, i ja bym chciał. Będzie 7 do 1. Ja nie sugeruję. Ja sobie bym marzył jako kibic, żeby tak było i trzymajmy kciuki, miejmy nadzieję, żeby jak najlepsze rezultaty nasi sympatyczni koszykarze na wózkach osiągali. No tak, tego to na pewno im życzymy, natomiast prawda jest taka, że tak jak wspominałem wtedy, to rozczarowanie jednak było teraz duże, a wtedy zasadna obawa, bo widzisz, kiedy wiesz, że odchodzi kilka osób z drużyny, które wtedy nadawały ton grze tego zespołu, no to jest jakaś niewiadoma, bo nie wiesz do końca, czego się spodziewać po tych osobach, które zostały. Ja wiem, że Arek Klebda jest takim menadżerem, który potrafi to poukładać w taki sposób, że za chwilę ta drużyna osiągnie taki pułap, do jakiego on zmierza. Do jakiego on zmierza, to ja jeszcze nie wiem, bo taka jest prawda, że niestety, ale Arek nigdy nie zdradza tych planów, aż dopnie wszystkie szczegóły na ostatni guzik, po to, żeby mówić po prostu o konkretach. Tam zazwyczaj jest tak, że nie ma tych obiecanek, nie ma takich rozmów, nawet jak coś nie wychodzi, to zaraz pierwsze, co usłyszę od Arka, to informacje w postaci takiej: no słuchaj, chcieliśmy zrobić to tak i tak, ale się nam nie udało, bardzo Cię przepraszam, spróbujemy z tym tematem ruszyć na przykład, nie wiem, za miesiąc, dwa, i rzeczywiście to się dzieje odłożone gdzieś tam w czasie, więc mogę liczyć na to, jeszcze nie, gdy Arek mnie nie oszukał, że tak powiem, w tych swoich wypowiedziach, więc mogę liczyć na to, że też i tym razem ta jego praca nad klubem da nam satysfakcję za jakiś czas. No to okej. Okay. No też tak myślę, nie? Widzisz, no ja... Zawsze na Arka można było liczyć, to jest fakt. Także no, trzymajmy kciuki mocno za naszych chłopaków i mam nadzieję, że będzie dobrze. Przejdźmy do tematu numer 3 naszego dzisiejszego programu. Tak. Bo tutaj mamy Mistrzostwa Polski w boksie olimpijskim. O czym chciałeś powiedzieć chyba ostatnio, jeśli się nie mylę, ale zabrakło nam troszeczkę jakby czasu na wszystko. Też czasu, ale też i wtedy takich informacji czysto technicznych, które dopiero się tam gdzieś pojawiały i spływały mi na skrzynkę mailową. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie olimpijskim U23 to była impreza, która się odbywała tydzień po gali boksu w Wałbrzychu, którą mieliśmy okazję omawiać jakiś czas temu. To impreza, która trwała ileś dni. To nie było tak, że to trwało wszystko jednego dnia, to było kilka dni, cały tydzień niemalże walk, te wyniki spływały dzień po dniu, nie chcieliśmy się rozdrabniać, więc wracamy do tego tematu teraz, już kilka dni po jego zakończeniu, po tym jak emocje opadły. Cóż mogę powiedzieć, 5 medali, 1/5 miejsce to uzyskali zawodnicy Imperium Boxing Wałbrzych. Angelika Miegoć, Jakub Krzpiet, Paweł Sajda, Kinga Miegoć i Jakub Stępiński z medalami, Dawid Obstarczyk tym razem bez. Co mnie zaskoczyło, tak szczerze powiem, bo tu Krzysiek, jeśli ogląda Sadłoń, to pewnie będzie chciał tu powiedzieć, no bez złota tym razem. No właśnie to chciałem powiedzieć, że zawsze albo Angelika, albo Kinga miały między sobą rywalizację o to pierwsze miejsce i ta tu jedna srebro, druga brąz, więc no zaskoczenie. Ale wiesz, teraz to już też inaczej wygląda, bo tak jak jeszcze jakiś czas temu one walczyły w jednej kategorii wagowej i potem też po rozmowie, gdy spotkały się w finale i w tym finale ostatecznie nie zawalczyły, tylko rzuciły monetą, kto wygra, zdecydowały się
panie rozbić ten duet wagowy. Dokładnie. I teraz one walczą w różnych kategoriach wagowych. To delikatne różnice, ale jednak to sprawia, że mają większe szanse na to, by stawać na tym pierwszym miejscu na podium. Z tego co wiem, to brąz Kingi Miegoć, no trzeba się cieszyć z tego medalu, bo tam mogło równie dobrze skończyć się na miejscu piątym. Medal jest super świetnie. W przypadku Angeliki wiem, że ten awans do finału był bardzo dużym osiągnięciem, patrząc na obecną dyspozycję, obecną formę, choć wiem, że ambicje i aspiracje są tam dużo, dużo większe. I ta sytuacja dla Angeliki, że zdobywa srebro, pewnie tuż po zakończeniu walki była przykra. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, jakim wysiłkiem musiała do tego finałowego pojedynku się dostać, no to już cieszy. Krzysztof Sadoń za to no, miał jednak spory, że tak powiem, niedosyt po walkach Jakuba Krzpieta i Pawła Sajdy, którzy przegrali swoje pojedynki na punkty. Obaj byli zdecydowanymi faworytami tych walk, obaj przegrali, gdzie tak gdzieś między wierszami wyczułem, że Krzysiek no nie powie tego wprost, bo to jest pewien profesjonalista w każdym calu. Nie powie wprost, jeśli nawet uważa, że któryś z zawodników został skrzywdzony, to w oficjalnym komunikacie nigdy tego nie usłyszysz. Gdzieś między wierszami może mi powie, Kuba, powinno być inaczej. Ale jak trzeba o tym porozmawiać uczciwie, oficjalnie, nigdy nikomu nie bruździ, to mi się też bardzo podoba, że wiesz, i ma żal, że na przykład taka i taka sytuacja spotkała jego zawodnika, że sędziowie coś tam się nie dopatrzyli, że on to widział inaczej, że wiele osób też widziało, że zresztą był film, na filmie też było inaczej. On ma to gdzieś w głowie, prawda? Ale widzisz, uczciwie w każdemu pogratuluję, nie zwala nigdy na sędziów takich porażek. Tak, no jest coś w tym, bo on też w ten sposób buduje charakter swoich zawodników, którzy, no co z tego, no przegrał. Widać było po tych przegranych walkach i w tych srebrnym medalu drugie miejsce w Polsce, prawda? No. Oni byli strasznie niezadowoleni, a jednocześnie też po jakimś chwili, jak te emocje opadły, już z uśmiechem te medale przyjmowali. Kuba, jesteśmy przy okazji boksu. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć, ponieważ jak też wiadomo, znam się z Michałem Leśniakiem, naszym bokserem bobrzyskim. No znasz się. No tak. Znam, tak. I Michał Leśniak miał okazję 31 walczyć na gali o pas mistrzowski z Jordi Wessem. Niestety okazało się, trzymał wagę do końca, był przygotowany na wyjazd, okazało się, że poprzednia walka, która była przed Michałem zakontraktowana z innym przeciwnikiem, z Johnem Miguezem, z Portugalczykiem, jeżeli dobrze, albo Hiszpaninem, jeżeli dobrze kojarzę, okazało się, że oni wnieśli protest tuż przed walką Michała. Aha. I Michał nie poleciał. Chwilę później, parę dni później, kuriozalna sytuacja, bo okazało się, że ci, którzy wnieśli protest, mają zawodnika kontuzjowanego i jednak nie powalczy o ten pas europejski. Aha. Telefon do Michała, żeby się pakował i leciał na ten. A Michał przecież już, że tak powiem, odpuścił kilka dni trenowania i trzymania wagi w ryzach i wszystkiego, tak, co jest związane z walką. Więc powiedział, że on nie może lecieć. To pewnie miał jakieś sprawy osobiste i nie może lecieć, ale okazuje się, że za 3 tygodnie prawdopodobnie poleci i będzie walczył o pas mistrzowski. Także prawdopodobnie za 3 tygodnie we Francji odbędzie się pojedynek właśnie Michała Leśniaka o mistrzowski pas. I teraz tutaj taka ciekawostka, niespodzianka. Paweł Szpur, z racji tego, że się z Michałem Leśniakiem dobrze znają, obiecał mi tutaj w kuluarach, teraz się nie przyzna do tego, że poleci do Francji obejrzeć walkę na żywo i potem na Facebooku, bądź jakkolwiek połączy się z nami w takich rozmowie na żywo, online i powie, jak to wygląda. Jak Michał kupi bilet. Ale to nie jest żart, teraz mówię zupełnie serio, że fan klub Michała, który w Wałbrzychu jest i jest dość tak, spory, tak, jeździ za Michałem na różne walki. No i ja znam członków fan klubu Michała, no i jak się dowiedzieli się, że Michał walczy we Francji, to zadzwonili do niego i powiedzieli: tak, lecimy z tobą, tylko ty czarterujesz samolot. ale widzicie, stąd też taki przekory tekst, że Paweł leci właśnie z Michałem do Francji. ale oczywiście trzymamy kciuki, mam nadzieję, że walka się odbędzie i Michał będzie miał szansę udowodnić i zdobyć pas. Jak zdobędzie pas mistrza Europy, no to dla nas Wałbrzyszą to będzie niesamowite wydarzenie. No będzie, ale też widzisz, niesamowitym wydarzeniem w takiej sytuacji, w tych samych kategoriach mogą być mistrzostwa Europy w taekwondo, które się w Hiszpanii dopiero co zakończyły.
No właśnie, opowiadaj co na tych mistrzostwach, bo to jest... To jest ewenement w skali światowej, to no właśnie, bo my w mediach naszych lokalnych, czy naszych sportowych mediach rzadko kiedy o tych dyscyplinach sportu mówimy, mhm. a to jest no, fenomenalne wydarzenie. Nawet powiem Ci szczerze, dziękuję Ci bardzo, że mocno się zaangażował tylko, w zgłębienie tematu. Tylko, że to nie jest taekwondo, to od razu, żebyś się nie wygłupił. Nie, ja tylko mówię, że chciałem Ci podziękować, żeś mocno się zagłębił w tę dyscyplinę sportu. Słuchajcie, moi drodzy, no jakiś czas temu tu w Wałbrzychu były targi sportu. Na tych targach sportu było kilka słów powiedziane na temat taekwondo i naszej grupy taekwondo, którą prowadzi Rajmund Felusiak. Później, tydzień po tych targach sportu były Mistrzostwa Dolnego Śląska i 30-lecie klubu właśnie taekwondo Taipan, który tutaj cały czas swoim nazwiskiem firmuje trener Rajmund Felusiak. Z Bartkiem o tym troszkę więcej mówiliśmy ostatnim razem, bo to była fenomenalna impreza. Ale widzisz. I mówiliśmy, żebyście zobaczyli zdjęcia. Tak. I tutaj, jeśli pan trener Felusiak dzwonił do mnie z Hiszpanii, ja tego telefonu nie odebrałem, bo miałem takich kilka połączeń z numerem kierunkowym sugerującym, że to jest właśnie telefon z Hiszpanii, no to przepraszam, ale totalnie zajęty byłem nagraniami choćby nawet, prawda? Natomiast o co chodzi? Bo chwalą się wszyscy z tego wydarzenia, ale mają czym. Polska reprezentacja, raz że najliczniejsza w całym tym gronie zawodników, wywalczyła w sumie łącznie 99 medali. Wyobrażacie sobie Państwo? To były prawie wszystkie miejsca więcej na podium. Więcej niż na olimpiadzie. Tak, to były prawie wszystkie miejsca na podium w tych kategoriach, które tam były rozgrywane. Z czego 3 tytuły mistrzowskie, w sumie dodatkowo srebrny medal i jeszcze ileś tam tych medali brązowych, jak dobrze policzyłem, to tam było 11 chyba. Przywieźli zawodnicy bezpośrednio związani tutaj z klubem Rajmunda Felusiaka, z Wałbrzychem, Świebodzicami, Świdnicą, Witoszowem, Stare Bogaczowice. Świetna robota, serdecznie gratulujemy. No to słuchaj, no, ale to jest niesamowita rzecz. Słuchaj, patrz. Mistrzostwo Europy zdobywa Szymon Małek w kategoriach walki. Złoty medal, zawodnik mieszka w Starych Bogaczowicach. Złoto zdobywa Kacper Graca ze Świebodzic, też w walkach. Ale złoto też zdobywa Gabriela Polak z Witoszowa i też w walkach, bo tam jeszcze są takie układy, czyli coś w rodzaju kata w karate, gdzie się no, rozumiem, takie pokazowe rzeczy robi. Srebro ze Starych Bogaczowic przywozi do domu Wiktor Sadowski, też w kategorii walki. No i brązowe medale, zobacz. Stare Bogaczowice, ponownie Szymon Małek, a więc 2 medale, prawda? Tym razem w układach. Tak. Agata Kędzierska ze Strzegomia w walkach, brąz. Ania Pacak ze Strzegomia w walkach i układach, brąz. Czyli 2 medale dziewczyna przywozi do domu. Piotr Bartkowiak, Stare Bogaczowice, walki drużynowo. Jakub Gmur, Świebodzice, walki i indywidualnie, i drużynowo medal brązowy. No i 5. miejsce jeszcze. Tak, jeszcze 5. miejsce Aleksandra Szymańskiego, ale w 2 kategoriach, bo w walkach i układach. Czyli generalnie był 2 razy blisko medalu, prawda? To jest coś naprawdę niesamowitego. Wielkie, wielkie gratulacje dla trenerów Rajmunda Felusiaka i Jarosława Włochala, którzy odpowiednio posiadają 6., 4. dan, którzy byli tym wsparciem szkoleniowym zespołu i szczególnie tych naszych zawodników tutaj z tego regionu. Ja mam nadzieję, że trener Felusiak da się namówić któregoś razu na spotkanie, na rozmowę. Ja myślę, że zrobimy to w ramach tej przerwy międzysezonowej tutaj w całkiem dobry pomysł, ale to jest genialna sprawa. Chociaż wiesz, z innych aren to chyba nie ma takiej przerwy sezonowej, bo koszykarze będą grać całą zimę, siatkarze całą zimę, wszystkie dyscypliny tak naprawdę, które się odbywają na hali, grają całą zimę, ale bez względu na wszystko... Bez futbolu amerykańskiego. No to zobaczymy, co się będzie działo, tak. Zobaczymy, bo jest wersja flagowa, gdzie też rozgrywa się w hali, nie? A widzisz, zaskoczyłeś mnie. Generalnie ja się też cieszę z jednego faktu. Mhm. Mamy 3 panie, jeżeli dobrze policzyłem, tak. Kobiety, które również osiągają sukcesy. I to są od nas, z naszego regionu kobiety, bardzo, bardzo... Ale widzisz, zobacz, jak samo taekwondo jeszcze genialnie wygląda. To są niesamowite rzeczy. Warto to zobaczyć. Kanał YouTube'owy, Facebook'owy Polskiej Federacji Taekwondo też dość żywo udostępniał informacje, które były w ogólnopolskich mediach, się pojawiały na temat tych zawodów. Ale to było coś niesamowitego. Jak można tak dobrze walczyć i wygrywać tyle medali? No słuchajcie, no musicie się teraz z tego wytłumaczyć. Gratulacje. Karate Kid po Wałbrzysku. Świetny wynik. Naprawdę, gratulacje. Gratulujemy. Przejdźmy do Akademii Ludzi z Pasją, bo tutaj
masz jakąś taką sylwetkę osoby, którą chciałbyś zaprezentować? A no właśnie, słuchajcie, nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, nie rozmawialiśmy specjalnie też o tych rzeczach. Tutaj mam ulotkę i jestem też po takiej rozmowie jednej z panem. Pewnie się spotkamy z panem Adamem Szablewskim, sensei, o tym już wspominaliśmy, który tutaj u nas zamieszkuje, żyje, jest no, osobą, która zdobywa medale w karate kyokushin, mistrzostw Polski, wielokrotnie, wiele różnych sukcesów. Masz przykład, jest to mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego, do 20 lat związany z naszym regionem, miłośnik karate kyokushin, mistrz Polski, to jest ciekawe, zdobywca Pucharu Polski, brązowy medalista mistrzostw Europy, ale też wielokrotny medalista. Ale co jeszcze ważne, udziela się charytatywnie. Tak, to też, ale też ma swoją akademię ludzi z pasją. Fajna nazwa. Ale też prowadzone zajęcia są w sposób specyficzny. Mi się to bardzo podobało, gdy podczas targów sportu pan Adam, gdy zobaczył, że jestem, a to pan mi tak lajkuje wszystkie moje posty, nie? To, a mógłby pan nagrać dla mnie specjalnie taką krótką akcję z dziewczynką, która tutaj przyglądała się wtedy tym zajęciom. Ja bym z nią chwilę poćwiczył, nie? I on to tak bardzo w fajny sposób przekazał dalej, jak można nauczać kogoś takich właśnie czy innych elementów sztuki walki. Potem oglądałem też kilka takich ujęć z ich jego treningów w Czarnym Boże. To powiem, to naprawdę jest rzeczywiście robione z pasją i właśnie choćby dlatego warto zapoznać się z osobowością tegoż karateki, bo tutaj akurat przede wszystkim skupiamy się na tej postaci właśnie z tego powodu, prawda? No ale zobacz, no tak jak mówiłem, mistrzostwa Polski, medal złoty, puchar Polski, brązowy medalista mistrzostw Europy, wielokrotny medalista otwartych turniejów rangi krajowej, jak i międzynarodowej. Jest to naprawdę zawodnik rangi mistrzowskiej, choć on o sobie mówi, że jest sportowcem amatorem. Ale no może tak to odbiera, bo normalnie na co dzień zawodowo pracuje, ale trzeba powiedzieć wprost, sukcesy ma takie, jak... Będzie nam miło ugościć tu w programie i porozmawiać. Także pewno. Też pana Adama Szablewskiego serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy tutaj do nas do programu, bo myślę, że na pewno znaleźlibyśmy wspólny język, a przynajmniej Paweł byłby grzeczniejszy. Bałbym się wyskoczyć. Dobrze, to teraz porozmawiajmy, Kuba, o sporcie, który polega na tym, że trzeba dobrze wyczyścić podłogę, a potem jak sprawdzić, czy jest dobrze wyczyszczona, to puścić po niej żelazko i jak żelazko przejeżdża, to znaczy, że jest dobrze wyczyszczona, tak? Oglądałeś sami swoją trzecią część w Stanach Zjednoczonych? Tam jest taka scena w radiu, jak ci huknę backhandem, jak ty możesz mnie obrażać jedną z moich ulubionych dyscyplin sportowych? Nie, żartuję, Kuba, powiem ci szczerze zupełnie, jak byłem i to pamiętam do dzisiaj, tą dyscyplinę bardzo polubiłem. Kiedyś nie było tak jak teraz telewizji aż tak kablowej czy internetowej, jak mamy te wszystkie Netflixy i inne rzeczy, tylko kiedyś każdy z nas, jeżeli już był, że tak powiem, czy rodzice mieli jakiś tam większy status, to sobie pozwalali na antenę satelitarną, prawda? Pamiętasz, były różne tam tunery i tak dalej, no i były zagraniczne telewizje, między innymi Eurosport, prawda? Pewnie no jeszcze po niemiecku. No, dokładnie. No i wiesz co, powiem ci, że kiedy byłem prawdopodobnie albo miałem świnkę, albo ospę, nie pamiętam co, ale dwa tygodnie leżałem. Ale leżałem w domu, ale daj skończyć. Leżałem w domu i ten sport właśnie leciał czyli karmi. Tak. I stąd po prostu oczywiście mówię to zupełnie żartem, ale też mi się podobał. To jest jedna z lepszych dyscyplin zimowych sportowych, które wymyślono. Mamy w okolicy klub w Świdnica. Bądź lodowisko. Tak, ale ten klub curlingowy Dzik Świdnica, założony przez Bartosza Łobazę, wielokrotnego reprezentanta Polski w tej dyscyplinie sportu. Nie miałem okazji poznać pana Bartosza osobiście, natomiast miałem okazję wielokrotnie słuchać jego wypowiedzi, oglądać go w telewizji i jednocześnie też kilkukrotnie wymieniać się informacjami. Dostałem też kilka materiałów na temat startów jego zawodników w turniejach, czy to młodzieżowych, czy dorosłych, seniorskich, amatorskich, czy tak już bardziej zawodowo. Oczywiście mogliście przeczytać je na portalu Sportowy Wałbrzych. Tak, to na pewno. I powiem, bardzo ciekawa jest taka
jakby historia związana z tym klubem, bo jest to klub, który naprawdę krótko istnieje na rynku, a już zaczyna powoli odnosić takie sukcesy, o których warto powiedzieć z tego stricte sportowego punktu widzenia. Bo tak jak tutaj mówią przedstawiciele klubu, pan Bartosz Łobaza na pewno się z tym zgadza, że celem na przykład występu juniorów zespołu na Mistrzostwach Polski, młodzieżowych Mistrzostwach Polski, które też w październiku odbyły się, ale dopiero teraz niedawno ta informacja do mnie dotarła, było przede wszystkim zebranie doświadczenia. Tymczasem okazuje się, że tutaj dwie drużyny, męska, żeńska, które pojechały na te zawody, zajęły odpowiednio piąte, szóste miejsce i z czego się przede wszystkim w klubie cieszą? No właśnie, bo to jest piąte, szóste, więc dlatego chciałem się zapytać, co jest w tym sukcesem? No to jest tym sukcesem, że ten zespół miał być gdzieś tam daleko w klasyfikacji, okay, i miał się uczyć się gry. Tymczasem nie dość, że weszli tak jakby do tej strefy stricte ścisłego finału, to jeszcze w tych pojedynkach z mistrzami, wicemistrzami przegrywali nieznacznie. Więc przy odrobinie szczęścia, tak zwanego farta, wiesz, debiutanckiego, mogli dojść nawet do strefy medalowej. No to chwila, jeszcze kilka takich rozgrywek i będziemy mieli kolejnych medalistów z naszego regionu. Całkiem możliwe, gdzie tak naprawdę de facto te zespoły powinny zajmować miejsca gdzieś tam w drugiej dziesiątce. Okej, okay, Kuba, ja myślę, że tutaj temat będziemy poruszać i... A wiesz, co jeszcze jest ważne w tym roku, co przed nami? Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i właśnie w tej dyscyplinie również będziemy mieli dwóch reprezentantów tu z naszego regionu. Świetnie, dlatego będziemy się przyglądać, na pewno będziemy o tej dyscyplinie sportu mówić, ale myślę, że teraz warto przyjść do naszego wspólnego kolegi, a przede wszystkim bardziej twojego bardzo dobrego kolegi, Dobrosława Kowalskiego, który próbował pobić rekordy, ale... Ale wiało, padało, było zimno. Jeden rekord się udało pobić, futbol amerykański jest nam bliski. Tak. Widzisz, Sławek, popularny Sławek, bo to tylko takie przezwisko, nickname, jakkolwiek, próbował pobić rekord Polski w podbijaniu piłki do futbolu amerykańskiego. W czasie 30 sekund musiał podbić piłkę więcej niż 62 razy. No udało mu się, podbił 71 razy dokładnie, ale bardzo go to zmęczyło, też pogoda nie rozpieszczała, bo trzeba przyznać, że w tym przypadku pamiętajmy, że te piłki są takich specyficznych kształtów. Każdy podmuch wiatru przy tej specyfice odbijania, bo tam też było ważne, żeby ta piłka była odbijana tylko jedną nogą, w odpowiedni sposób, to wszystko miało znaczenie. Na jednej nodze cały czas się podpierał. I tylko ci tutaj dam przerwę, bo na kanale YouTube Sportowy Wałbrzych możecie zobaczyć właśnie, jak czym różnią się te piłki, bo jest film nagrany z tobą, tak, i ze Sławkiem. No i też będzie relacja bezpośrednio. Sławek już puścił na Facebooku swoim fanpage'u, jak to wyglądało, ta udana próba bicia rekordu, natomiast z całego turnieju, bo to towarzyszyło też turniejowi młodzieżowemu, rozgrywek piłkarskich. Będzie też reportaż, o tym będzie można na pewno jeszcze porozmawiać. Już powoli kończąc, się zastanawiałem, czy po prostu przy takich warunkach atmosferycznych nie byłoby warto kiedyś spróbować na hali po prostu to zrobić, a nie na otwartej przestrzeni. Tak, i właśnie o tym porozmawialiśmy a propos drugiego rekordu, bo chciał Sławek pobić rekord Guinnessa, odbijając piłkę do rugby. I tutaj widzisz 162 odbicia. Nie udało się tego podbić. Tam brakowało, dwie próby były w tym przypadku bicia rekordu Guinnessa i w tej drugiej próbie zabrakło 18 podbić, przepraszam, w pierwszej, druga była trochę słabsza. No więc w każdym razie 18 podbić zabrakło, żeby ten rekord był zapisany w księdze, więc no, na ten moment niestety, ale wyszło tak jak wyszło i zrobić co nie możemy, to życzyć mu powodzenia w tym kolejnym podejściu, bo wiem, że Sławek spróbuje raz jeszcze. Nie podjął się w ogóle wyzwania bicia rekordu Polski czy Guinnessa, bo już sam teraz się pogubiłbym, odbijania piłką tenisową ramieniem. Tak wiało, że to było niemożliwe. Tenisową, tą zieloną, rozumiem? Tak, tak, do tenisa ziemnego. Do ziemnego. No bo jeszcze oprócz tego, wiesz, on pobija piłką do squasha, do golfa, tenisa takiego zwykłego też. Generalnie czym Sławek nie żongluje? No to by trzeba było się go zapytać, czym jeszcze nie próbował, wiesz? Może nożami. Chyba nie, pierwszy raz w życiu jak robimy ten program, chyba nie wiem, co mam ci odpowiedzieć. Dobrze, Kuba, jedziemy dalej. Tak, ostatnie dwa tematy, siatkówka, panowie, panie. Ja cię podziwiam w ogóle za przygotowanie tego scenariusza do dzisiejszego programu, w ogóle bardzo obfitego, ale pominąłeś jeden punkt w tym programie. Od razu z siódmego zrobiłeś tam dziewiątkę, bez ósmego, więc nie wiem, dlaczego tak się stało, ale... Bo widzisz, fantazję taką miałem i tak doszedłem do wniosku, że ósmego punktu nie będziemy omawiać.
Ósme jest fopa. No nie, stwierdziłem po prostu, że ten ósmy punkt będzie tajemnicą. Zrobimy naszym widzom konkurs. Może zgadną, co miało być tym ósmym tematem. To zanim przejdziemy do tematu, powiedzmy o naszej akcji jeszcze. Tak, jest akcja dla, cały czas. Tutaj zbieramy oczywiście pieniążki dla chorego na raka młodego chłopaka, 17-letniego sportowca, który właśnie zachorował na taki rzadki przypadek burkita, chłoniaka. Jest licytowana piłka, jest w sprzedaży skarb kibica, każdy dochód ze skarbu kibica przeznaczamy, ale uwaga, za chwilę ruszy licytacja medalu, Kuba. Tak, co to za medal? Dostałeś go od Adriana Mrowca, medal za trzecie miejsce w rozgrywkach ekstraklasy piłki nożnej mężczyzn, sezon 2013-2014. Jest to medal, który Adrian zdobył grając w barwach Ruchu Chorzów. Ciężki. Genialna pamiątka dla wszystkich miłośników tego typu gadżetów. No powiem tak, Adrian, naprawdę wielkie, wielkie dzięki, bo jest to super świetna pamiątka, nagroda, której, z którą się wielu sportowców nie potrafi jakby pożegnać, prawda? Tak. Tymczasem wiemy na pewno, że tutaj pieniążki, które wylicytujemy za nią, pomogą komuś, no być może uratować po prostu życie. Cały czas to wierzymy, że ta kwestia jest jak najbardziej osiągalna. Tak, ja tylko chciałbym dodać, że piłka dla Oskara jest w tej chwili licytowana i mogę sprawdzić tą licytację. Ona jest na fanpage'u sportowego Wałbrzycha. Możecie ją ostatnim znaleźć. Ostatnim razem jak patrzyłem, to była kwota bodajże 400 zł. 400 zł już jest kwota, a zaczynaliśmy, przypomnijmy, od 200 zł, które nasz kolega Bartek Nowak pomógł nam wycenić i powiem, że chyba trafna wycena, bo cały czas to systematycznie rośnie. Licytacje piłki możecie licytować do 12 listopada. Za chwilę, niebawem też na fanpage'u pojawi się, albo może już w trakcie programu jest licytacja medalu i oczywiście możecie kupować przez Allegro Skarb Kibica. Cały dochód ze Skarbu Kibica jest przekazywany właśnie na Oskara. A żeby było śmiesznie, Bartek Nowak, który tutaj bardzo nam pomaga w takich kwestiach, jako że jest najstarszą osobą, zawsze te jego decyzje są najbardziej trafne, my się podporządkowujemy, więc poczekamy na to, aż do nas Bartek wróci, bo widzicie, go tutaj nie ma i powie, za ile zaczniemy licytować ten medal. KPS Chemie z Wałbrzych, tak. Powiem tak, i zanim zacznie mówić KPS, panie i panowie dokładnie na tym samym poziomie zagrali. No nie wiem, to się zapytamy pań, czy się twój komentarz im spodobał. Ale dlaczego? Obydwie chwale identycznie drużyny. Po ostatnim razie tutaj skłaniam się pani prezes i, ja też. I całej reszcie pani, z którym miałem okazję rozmawiać tego dnia, którym o tym rozmawialiśmy. Tym razem już nie będzie o Kacprze, trenerze Będzińskim i siostrach Rzeczyńskich. Teraz przejdźmy do panów, czyli Radomsko. No naprawdę to, co widziałem w internecie, Kuba, jak komentowałeś ten mecz, ale to, co słyszałem, co zakłócało twój komentarz, niesamowita atmosfera. No tak, atmosfera tam zawsze jest niesamowita. Dużo ludzi, głośno było, ciężko było czasami przekrzyczeć te momenty radości, bo kibice się ucieszyli. Nie ma co ukrywać, to był bardzo ważny mecz pod względem emocjonalnym, bo to był mecz po trzech porażkach z rzędu, to był mecz naprawdę bardzo ważny, nie tylko z punktu widzenia tabeli, ale też tego przełamania w głowie. Zawodnicy czuli na sobie dużą presję, było to słychać w rozmowach, gdzieś tam oficjalnie się do tego nie przyznawali, ale gdzieś między sobą rozmawiając, mimo tego, że czuli, że są mocni, że raczej wygrają to spotkanie, to jednak mimo wszystko zrobienie tego kroku, wiesz, do przodu, tej kroki nad i postawienie jest bardzo trudne czasami. To było widać w przebiegu meczu, bo tak, pierwszy set 25-23, później 25-18 i 25-19, czyli tak naprawdę z seta na set czuli się bardziej pewnie. Tak, ten pierwszy set był bardzo nerwowy, bo ten wynik akurat 25-23 nie odzwierciedla tak naprawdę przebiegu rywalizacji w tej partii. Chełmiec był zespołem, który praktycznie przez większość czasu dyktował warunki gry. W momentach, gdy Radomsko zbliżało się do przeciwnika, czyli do naszej drużyny, no wydaje się, że to raczej po błędach Chełmca niż lepszej gry Radomska i tutaj z całym szacunkiem dla tego zespołu widać było dużą dysproporcję, jeśli chodzi o umiejętności. Przede wszystkim taktyczno-zespołowe, bo poszczególni zawodnicy, którzy grają w zespole z Radomska, to myślę, że spokojnie poradziliby sobie w wielu drużynach drugiej ligi. Teraz trzymamy mocno kciuki za naszych panów, ponieważ wybierają się do Częstochowy. Będzie nie lada przeprawa. 20
Tak, do Częstochowy? Czy ja coś nie pomyliłem? Nie, nie pomyliłeś. Zagrają z Częstochową, tak, z tym, tak, że ten mecz, mówisz, przeprawa. Nie wiem, jak będzie. W zeszłym sezonie by tak było. Byłaby to ciężka przeprawa. Tym razem w tabeli drużyna z Częstochowy no jest tak naprawdę tuż nad tą ostatnią pozycją. Więc no, wydaje się, że tam też przebudowano całkowicie zespół. To jest zespół jakby tak wspomagający pierwszą drużynę, więc też nie ma co ukrywać tam. To jest akademickie też troszeczkę podejście. Ci lepsi zawodnicy kończący studia bardzo często też odchodzą z drużyny. No, to nie ma się co dziwić, to się zawsze tasuje. Na co młodych chłopaków naszych? A to zaraz, poczekaj, bo lecisz tak z koksem, jakbyśmy tutaj się spieszyli gdzieś na Formule 1. Ja mam nadzieję, że starczy nam po prostu miejsca do zapisu to, i starczy nam baterii. To najwyżej będziesz na rowerze jeździł i kamera będzie dalej działać. Warto tu zwrócić uwagę na dobrą grę blokiem Chemca, 10 w całym meczu. Do tego dołożyli panowie 5 asów. To pokazuje, że jest jakaś stabilizacja w tych elementach gry, w których po prostu oni zawsze byli dobrzy. Jeśli to powtórzą w dwóch, trzech kolejnych spotkaniach, myślę, że unormuje się ta dyspozycja drużyny. A co do młodzieży, wspomniałeś, pytasz, no to już ci odpowiadam. Młodziki akurat myślę, że dobrze sobie zaprezentowali się, utrzymując dla zespołu z Wałbrzycha pierwszą ligę, Dolnośląską Ligę Młodzików. Pierwsza drużyna wygrywa dwa spotkania w tym ostatnim turnieju, w którym rywalizowała również z zespołem rezerw Chemca. I ekipa z rezerw, wiesz, Chemca, ta rezerw, no druga drużyna Chemca, trudno tu mówić o rezerwach w tym przypadku, wygrała z Watahą Lubin mecz w tym ostatnim turnieju 2-0 w setach, ale tam było do 26-24, 25-23 bodajże. Ale to zwycięstwo pozwoliło młodzikom tej drugiej drużynie utrzymać się w lidze kosztem właśnie Watahy Lubin. Czyli to jest duży sukces, bo dwie drużyny, mimo że się tego nikt nie spodziewał, zostają w tej samej lidze. To jest najwyższa Liga Dolnośląska, więc teoretycznie te zespoły walczą o tytuł mistrza Dolnego Śląska i potem ewentualnie awans do rozgrywek krajowych. Młodziczki awansowały do drugiej ligi. To też jest duży sukces, bo w tym cyklu rozstawieniowym zaczęły od trzeciej. Juniorzy młodsi. No tutaj niestety dwie porażki, choć pierwsza drużyna przegrywa z Gwardią Wrocław 1-3 i tu bez punktów wraca do Wałbrzycha, druga z jednym punktem z Jawora po porażce w tiebreaku i w jakimś stopniu to też cieszy. Drużyna juniorów w tym przypadku zostaje w Wałbrzychu z kompletem punktów, wygrywając 3-1 w setach. To co? Czas na panie. Zdecydowanie. Panie, gratulujemy oczywiście, też piękny mecz. Oglądałem, Kuba, jak komentowałeś, tak, pełen emocji. Tak, nie dziwię się wcale. Tego nie dało się nie oglądać, tak ci powiem. Raz, że panie grają ładną siatkówkę, tak. Dwa, że panie same w sobie są ładne. Nie zaprzeczę. Trzy, przede wszystkim ta atmosfera na meczach siatkówki, niezależnie od tego, czy to grają kobiety, czy mężczyźni, zawsze jest nieziemska. I cały dzień spędzając w hali, wtedy akurat no, podczas tych dwóch meczów, no to można się nacieszyć tą siatkówką i to tak naprawdę. Tym bardziej, że oba mecze były no, tak gdzieś tam ze wskazaniem na Chemca, a samo to, co na boisku zobaczyliśmy, pokazało, że rzeczywiście dobrze o tym wszystkim myśleliśmy. Powiem ci więcej, udziela się naprawdę kibicom, ponieważ mój tato wybrał się na mecz dziewczyn i co chwilę dostawałem SMS-a z aktualnym wynikiem, jakbym nie oglądał twojej transmisji. Twój tata w ogóle, już nie oszukujmy się, dostał wodę od pań od razu na to, żeby poprawić nawilżenie gardła. Kibicował, klaskał tym klaskaczem. Nie widziałem, żeby śpiewał, jak kibice śpiewali, ale generalnie na pewno przeżywał, więc też było dobrze. Powiem ci też, w ogóle w kobiecej drużynie całkiem sympatycznie wygląda ta dalsza część jakby zespołu, czyli drużyna juniorek, która gra również w trzeciej lidze, jednocześnie też dolnośląskiej lidze seniorek, także to wszystko tak potrójnie liczone. Wygrywają dziewczęta z AZS WF Wrocław w trzech setach, bardzo przekonywująco do 13-11 i do 23, więc tutaj super to wyszło. Też niestety tutaj porażka Chemca juniorek młodszych w Lubiniu, czy też Lubinie, pewnie zaraz ktoś mnie poprawi. Tak, tak. Watahy Lubin tam zwycięża 3-1. Młodziczki, no tutaj będzie pewnie trochę rozczarowanie wśród kibiców, ale... Oj, przepraszam. Na zdrowie, Jakubie. No, na widzisz, zdrowie, 100 lat. Prawdę mówię, w takim razie... Dlatego, że zespół pierwszy młodziczek spada z piątej ligi do szóstej, będzie grać w tym drugim cyklu
rozstawieniowym w lidze szóstej. Na koniec tylko chciałbym wrócić do pierwszej drużyny. Ja myślę, że tutaj trener Olczyk jest mega dumny, no bo on zapomniał się powiedzieć, że te sety 25-18, 25-17, 25-21 to musi być naprawdę duża satysfakcja. Przede wszystkim też warto dodać, 11 asów w tym meczu zanotowały Wałbrzyszanki. 6 punktów zdobytych blokiem. No a to, że mamy taki zespół, który w połowie jest złożony z juniorek i te juniorki właśnie też dyktują warunki na boiskach pierwszej drużyny, to też ma duże znaczenie. Tym bardziej, że kończąc nasze dzisiejsze spotkanie z siatkówką, warto dodać, że Daria Górnicka, grająca w zespole Młodziczki 2, została powołana do reprezentacji Polski do lat 14 na najbliższe konsultacje. To bodajże jest chyba nawet w poście, tak? Tak, dzisiaj o tym też pisaliśmy. Generalnie bardzo fajne wyróżnienie dla jednej z najlepszych zawodniczek tutaj naszego miasta. Na koniec dla przypomnienia, mecze MKS-u Chełmiec i KPS-u Chełmiec możecie oglądać na kanale sportowy Wałbrzych TV na YouTubie. Bezpośrednie transmisje na żywo, które komentuje niezawodny, niezłomny i nawet z chorym gardłem Jakub Zima. Także polecamy, śledźcie portal, śledźcie fanpage. Tam będą wszystkie informacje, kiedy jaki mecz, kiedy jaka transmisja. I oczywiście najważniejsze, żeby sobie subskrybowali. Właśnie. Trudne dziękuję słowo, za bardzo dzisiaj. Naprawdę trudne słowo, zaskrybowali. Tak, Paweł, tak. A łyżka na to niemożliwe, nie? I wtedy będzie Wam się wyświetlać dokładnie kiedy, o której godzinie się jaka transmisja zaczyna, ale jeszcze na koniec tego, Kuba, zapomnieliśmy powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że będzie transmisja futbolu. Amerykańskiego, tak. 5 listopada od godziny 13 mecz półfinałowy Mistrzostw Polski, Polskiej Futbol Ligi, futbol amerykański, 9-osobowa odmiana, mecz w Bielawie, Bielawa Owls, czyli Sowy, Miners Wałbrzych, Górnicy. I to będzie mecz, prawdziwe derby, mecz na noże, obie drużyny już na Facebooku, na swoich profilach społecznościowych, wiesz, zapowiadają to spotkanie jako wydarzenie historyczne, no ale fakt faktem, derby. Na tym poziomie rozgrywkowym oba te zespoły się jeszcze nie spotkały, bo fakt, że w lidze jednej grały, w rozgrywkach rundy zasadniczej miało okazję już się mierzyć w dawnych latach, natomiast na pewno jeszcze nie grały w tej fazie tak naprawdę medalowej, bo to jest wygrywasz i walczysz o Mistrzostwa Polski. Kończąc powoli, dziękując Wam za to, że... Komu będziesz kibicował? Oczywiście, że Minersą. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Też historycznie Minersi się wywodzą z Bielawy, bo tam panowie z Bielawy pomagali założyć klub w Wałbrzychu, jeżeli mogę troszeczkę historii... Kurde, wiecie co, muszę to zrobić. Trzymamy mocno kciuki za Minersą. Dziękujemy. Minersi wywodzą się z Bielawy. No nie wywodzą się, tam po prostu pomagali założyć... Tak, panowie. Pomagali założyć w Bielawie klub. No nie w Bielawie, Jakub. No. Paweł, skąd już ten program? Kończ was wstydu. Obejrzyj wywiad sobie z Michałem Bożemskim. Ale co mi wywiad z Michałem Bożemskim da w tym przypadku? Przyjechał pan Paweł Sołtysiak, który mieszka na co dzień w Bielawie, gdzie tam zakładał klub. Zamarzyło mu się mieć drugi klub w Wałbrzychu i założył drugi klub w Wałbrzychu. Z tym, że ten drugi klub w Wałbrzychu założony przez Pawła Sołtysiaka przez cały czas był prowadzony przez ludzi z Wałbrzycha. Dokładnie, tylko chciałem powiedzieć, ale że geneza jest jednej osoby z...